W niedzielę zbliżają się wybory parlamentarne, czyli bardzo ważna rzecz, ponieważ od niej będzie zależał kształt polityki przez najbliższe lata w Polsce. Ty się wybierasz do urny? Tak, oczywiście, że się wybieram i też zachęcam wszystkich do tego. Myślę, że no, to jest nasz obowiązek, tak naprawdę, mieszkając tutaj w kraju. Jeśli chcemy mieć wpływ na cokolwiek, co się tutaj dzieje, mieszkamy tutaj i chcemy, żeby było po naszemu, no to musimy mieć na to jakiś wpływ, tak? A po naszemu, po twojemu, to znaczy jak? Ja się nie wypowiadam, naprawdę nie lubię mieszać się w tematy polityczne, bo każdy ma tam swoje poglądy, opinie. Ja się nie chcę kłócić, ja nie jestem osobą konfliktową. Myślę, że każdy może sobie przeczytać programy wyborcze i sam zadecydować, co mu odpowiada. A czy są na przykład jakieś takie aspekty życia publicznego, tego politycznego, które teraz jakoś tak cię bardzo denerwują, wkurzają, które chciałabyś jednak wyeliminować? Kurczę, nie wiem, no tak naprawdę dużo rzeczy jest, które mnie na przykład irytuje. Może głupi przykład tych na przykład niedziel bez handlu, jakby no dla mnie dzień jak codzień, tak? I to jest na przykład coś, co uważam, że jest zbędne. No jest dużo takich zmian, które mam wrażenie są wprowadzane troszeczkę po nic, ale tak jak mówię, nie lubię się wypowiadać, więc...